można tak. Kiedy ci duszę smutek zaoczy i wszystkie ścieżki zasłoni, gdy żadnej gwiazdki nie ujrzą oczy w tej tu na ziemi pogoni, to ponad ziemię w niebios przestworza niech do Maryi myśl leci, bo ta ci gwiazda zawsze zostanie i drogę życia rozświeci. A gdy ci w sercu zahuczą burzy, to ponad burzę i tonie ta gwiazda może zjawi się w górze i zbawcze poda ci dłonie. Bo gwiazdo moja, wiedź mnie do siebie i przez te burze bezdroża wiedź mnie do Boga, wiedź mnie do siebie, że cud na tej gwiazdo może. Modliła się Teresa. Bardzo podziękuję, pani Teresu.
Maria z Warszawy, Bóg zapłaci. Bóg zapłaci.
moment po pieśni medytacja pierwsza sobotnia. Będziemy medytować nad tajemnicą zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, a pomoże nam w tym pani Halina Łabonarska. Dziewico z Nazaretu, ty wiesz najlepiej, jak niezbadane są wyroki Boga. Jak dalece drogi Jego nie są naszymi drogami, myśli Jego górują nad myślami naszymi. Jak to się stało, że odwieczny i wszechmogący Bóg spośród wszystkich niewiast, jakie istniały, istnieją i będą istnieć, wybrał właśnie ciebie na matkę swego syna? Któż mógł przewidzieć ten wybór? Na pozór według ludzkich kryteriów. Nie posiadałaś przecież żadnego tytułu do tego, by stać się matką Mesjasza i Zbawiciela. Nie wchodziłaś w poczet wielkich i bohaterskich kobiet, które sławi Stary Testament, jak Judyta czy Estera. Nie pochodziłaś nawet z rodu kapłańskiego, nie
Nazaretu, miasteczka położonego na skraju Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego, z miejscowości niewspominanej nawet w Starym Testamencie, z którego, jak głosiła fama, nie mogło pochodzić nic dobrego. A jednak Bóg wybrał właśnie Ciebie, Maryjo, wybrał Cię, ponieważ Cię od początku umiłował. Była to łaska zupełnie darmowa, bez uprzednich zasług. Wybór wolny, pochodzący tylko z Bożego upodobania. W Starym Testamencie Bóg objawiał nadmiar swej miłości i miłosierdzia w różny sposób i w różnych okolicznościach. Tu, u zarania Nowego Testamentu, Bóg objawił w sposób szczególny darmowość swego miłosierdzia, które w Tobie, Maryjo, okazało się w stopniu najwyższym. Miłosierdzia, które dotyczy przede wszystkim pokornych i ubogich duchem. W ciągu wieków teologowie szukali racji, które mogły skłonić Boga do tak nadzwyczajnego czynu, jakim było wcielenie Jego Syna, pisze pewien pobożny autor. Nie było wcale potrzebne, żeby Syn Boży stał się człowiekiem, nawet po to, aby człowieka zbawić, gdyż, jak twierdzi święty Tomasz z Akwinu, mógł odrodzić naturę ludzką na różne sposoby. Wcielenie jest najwyższym wyrazem miłości Boga do człowieka. I jedynie ogrom tej miłości może je wytłumaczyć. Przez to poniżenie Bóg ułatwił dialog człowieka ze sobą. Co więcej, cała historia zbawienia jest dążeniem do tego spotkania. To dzięki Twojemu przyzwoleniu, Maryjo, w ten sposób objawiła się dobroć, miłosierdzie i miłość Boga do nas. Do radości.
zostałaś przez nie zaproszona do tej radości, która płynie z faktu, że jesteś umiłowana przez Boga i obdarzona łaską Bożego macierzyństwa. Wiara Kościoła i doświadczenie ludzi świętych uczą nas, że łaska jest źródłem radości, zaś prawdziwa radość pochodzi tylko od Boga. W Tobie, jak i w Twoich dzieciach, dary Boże rodzą głęboką i autentyczną radość. A nie mówiąc, pełna łaski, nie powiedział Ci tylko tego, że jesteś napełniona łaskawością i miłością Wszechmocnego. On tymi słowami nazwał Cię Twoim własnym imieniem, jakie masz przed Bogiem. Powiedział przecież, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Nasuwa się tutaj podobny Twój tytuł, który sama objawiłaś w Lourdes. Jestem niepokalanym poczęciem. Nie powiedziałaś, jestem niepokalanie poczęta, ale jestem niepokalanym poczęciem. Jestem samą czystością, samą białością, samą niewinnością. O Maryjo, pełna łaski, jak bardzo zadziwiasz nas tym, kim jesteś. Jak bardzo zachwyca nas to Twoje wyniesienie do najwyższej godności, dlatego, że byłaś najbardziej pokorna ze wszystkich Bożych stworzeń. Z pewnością Duch Święty kształtował Cię od chwili Twego poczęcia w tylko sobie wiadomy sposób. Przygotowywał Cię do godności Matki Boga. Ale stało się tak z uwagi na Twoje później wypowiedziane słowo. Tak. Fiat. Na mocy tego słowa odwieczne słowo wcieliło się w człowieka. Któż może pojąć tę tajemnicę? Syn Boży. Druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Nie przestając być doskonale zjednoczony z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, zstąpił na świat, aby stać się człowiekiem w Twoim, o Maryjo, łonie. I przez ten fakt Trójca Przenajświętsza nie ucierpiała żadnego ubytku. Podobnie jak odchodząc ze świata, kiedy to Jezus zasiadł po prawicy Ojca, Trójca Przenajświętsza w niczym się nie wzbogaciła. Któż to jest w stanie pojąć i zrozumieć? Wielkości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi, wołał w zachwyceniu święty Paweł. Czy Ty, Maryjo, w chwili wcielenia zdawałaś sobie w pełni sprawę, w jaką głębię tajemnicy wstępujesz? Z pewnością nie. Ale Bóg oczekiwał od Ciebie całkowitego zawierzenia i nie zawiódł się. Twoja wola podporządkowała się w zupełności Jego woli. Jak bardzo szanuje Bóg wolność człowieka i jaki jest w tym konsekwentny. Potrzebował Twojej zgody, zgody młodej dziewczyny z Nazaretu, by przeprowadzić swój odwieczny plan zbawienia świata. Mówimy, że Wszechmogący Bóg może wszystko. Nie może tylko jednego zbawić człowieka wbrew Jego woli. Dlatego tak troszczysz się o nas. Dlatego ze łzami prosisz nas o nawrócenie. Dlatego chcesz, byśmy modlili się za grzeszników, by zmiękczyć ich zatwardziałość i by pozwolili Twojemu Synowi, by ich zbawił. Autor listu do Hebrajczyków przytacza słowa przypisywane Synowi Bożemu w momencie, gdy wstępował na świat, skierowane do Ojca. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. W tej
samej chwili powiedziałaś aniołowi: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dwie wole, Jezusa i Twoja, stapiają się w jedno, by wypełnić wolę Ojca, by zbawić świat. Trzeba było tylko i aż tego jednego słowa. Tak. Fiat. Niech się stanie. Tylko i aż. To jedno słowo. Jakież konsekwencje. By je wypowiedzieć, musiałaś przedtem, jak Abraham, uwierzyć w to, co niemożliwe i mieć pewność, że dla Boga wszystko jest możliwe. Słowo, które podzieliło dzieje ludzkości na dwie części, przed i po Chrystusie. Słowo, które umożliwiło miłości Bożej zbawić nas i uratować, obdarzyć nas wiecznym dziedzictwem. Przez Ciebie bowiem Słowo stało się ciałem i zamieszkało. Zapraszamy. Rodzina Radia Maryja świętowała w Toruniu 27. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Na uroczystości przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, europosłowie, księża, arcybiskupi, biskupi oraz słuchacze z kraju i ze świata. Centralnym punktem była msza święta sprawowana w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Bema. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Andrzej Cięga, metropolita szczecińsko-kamieński, a koncelebrowało kilkunastu księży biskupów. Na początku mszy świętej głos zabrał ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Dziękujemy dziś Radiu Maryja przede wszystkim za to, że jest katolickim głosem w naszych domach, zaznaczył. Czyli ewangelizuje
i katechizuje. Każdego dnia przekazuje nam nauczanie papieża Franciszka, ale też niestrudzenie przypomina myśli i życie świętego Jana Pawła II, a także dorobek papieża Benedykta XVI i wielu innych papieży, biskupów, świętych i nauczycieli wiary. Ukazuje nam tym samym bogactwo Kościoła, który strzeże depozytu wiary, ale też stara się ciągle na nowo odczytywać i odpowiadać na znaki czasu. Dziękujemy dzisiaj Bogu za dzieła i za ludzi. Radia Maryja, akcentował z kolei w homilii ksiądz arcybiskup Andrzej Cięga. I prosimy Boga przez Maryję w tajemnicy jej niepokalanego serca. Niech trwa i ciągle obfite owoce przynosi ten maryjny, powszechny uniwersytet duchowej i narodowej wolności i rozumności Polaków. Tak przecież te media maryjne nauczają. Polacy, siostry i bracia, gdziekolwiek jesteście, nie lękajcie się. Z Maryją otwórzcie wreszcie drzwi Chrystusowi. Bądźcie wreszcie rozumnie wolni. Zachowajcie swobodę rozumowania i bądźcie ludźmi serca, czystego serca. Metropolita Szczecińsko-Kamieński zwracał też uwagę m.in. na potrzebę ochrony życia poczętego. Wskazywał, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy, i państwo, które świadomie pozwala na zabijanie własnych dzieci, jest państwem bez przyszłości. Trzeba się zachwycić sercem. Najświętszej Maryi Panny. Początkowe audycje docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu Radio Maryja słyszalne jest na całym świecie. Przez 27 lat funkcjonowania wyrosły przy nim takie dzieła jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Nasz Dziennik, Telewizja Trwam oraz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Przedstawiciele Kościoła, a także rządu Zjednoczonej Prawicy i Parlamentu złożyli życzenia i podziękowania z okazji jubileuszu 27-lecia Radia Maryja w Toruniu. Radio Maryja jest słuchane, ale też słucha swoich odbiorców, napisał w liście do uczestników obchodów prezydent Andrzej Duda. Dodał, że toruńska rozgłośnia jest płaszczyzną otwartej, konstruktywnej dyskusji ludzi wiary oraz polskich patriotów. List odczytał prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Kolejny jubileusz Radia Maryja jest sposobnością, aby przypomnieć zmagania, które musieli niegdyś toczyć jego założyciele. Entuzjazm i wsparcie. Najpierw tysięcy, a później milionów słuchaczy w Polsce i na całym świecie. A następnie wzrost tej unikalnej w skali Europy oddolnej inicjatywy społecznej. To okazja, aby raz jeszcze z należytym szacunkiem i podziwem wskazać na pozytywną, twórczą siłę, jaką jest pragnienie prawdy, sprawiedliwości, wiary i nadziei, poszanowanie ludzkiej, obywatelskiej godności każdego z nas oraz wola odnalezienia się w autentycznej, solidarnej wspólnocie ufundowanej na nieprzemijających wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Siła ta znalazła swój wyraz w rozgłośni, która jest nie tylko słuchana, ale też sama słucha swoich odbiorców. Na uroczystości do Torunia przybył też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu nawiązał do stulecia odzyskania niepodległości. Wskazał, że powinniśmy z większą czcią i miłością pamiętać o naszych matkach, żonach, babciach, siostrach, córkach z tamtych lat. Poprzez swoją cichą, wielką pracę przechowywały wiarę, religię, język, kulturę. Przechowywały Polskę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Złożył też życzenia rodzinie Radia Maryja. Matko Boska nieustającej pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie. Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja, której składam najlepsze życzenia za cały trud, za wszystko, co dla Polski, dla Boga zrobiliście Państwo przez te 27 lat. I żeby wszyscy, którzy trochę błądzą, jeszcze nie czują tak do końca tego piękna, które
słowie i wartościach związanych z Polską się mieszczą, żeby to wszystko pojęli, bo wtedy, myślę, tak naprawdę będziemy wszyscy w głębi szczęśliwi. Bóg zapłać za wszystko. Droga rodzino Radia Maryja, przyjmij słowa uznania i serdeczne życzenia z okazji 27. rocznicy powstania katolickiego głosu w naszych domach, powiedział z kolei prezydent Torunia Michał Zaleski. Coroczne spotkanie rocznicowe wyrasta z przekonania, że w zabieganiu o pomyślność Rzeczypospolitej i dobrobyt polskich rodzin zawsze powinna towarzyszyć troska o rozwój duchowy kolejnych pokoleń. Tą misję Radio Maryja realizuje w naszej ojczyźnie i poza jej granicami od 27 lat. A Toruń jest dla tej misji miastem wyjątkowym, bo macierzystym. Witam w Toruniu, życząc radosnego, serdecznego, rodzinnego spotkania. Te dzieła, między innymi Radio Maryja, Telewizja Trwam, nasz dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II oraz Instytut Pamięć i Tożsamość. To wszystko dzięki Wam, powiedział, zwracając się do całej rodziny Radia Maryja, dyrektor i założyciel rozgłośni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Zapowiedział też kolejne inicjatywy, między innymi startujący właśnie portal Ostrzegamy Online. Warto zaglądać za ten portal, bo jest dużo różnych niebezpieczeństw i my ostrzegamy. Teraz przygotowujemy już Park Pamięci Narodowej. Będzie to piękne, tam będą nazwiska tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów. Mamy około 40 tysięcy takich nazwisk. Ten instytut pracuje cały czas. Kilkanaście osób bada te wszystkie sprawy. Trzeba to robić czy nie? Przecież Polacy to nie są antysemici. Dalej, muzeum. Muzeum będzie państwowe, ale razem z Fundacją Lux Veritatis. Mamy nadzieję, powinniśmy to muzeum otworzyć 1 stycznia 2021 roku. Ojciec Janusz Sok, przełożony warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, zwracając się do ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, powiedział, że trzeba w nim zauważyć i uznać trzy słowa: odporność, pokorę i młodość. Odporność. Tak my się zastanawiamy, bo co się otworzy internet czy coś z... Jak ty to wszystko znosisz? Można łatwo odpowiedzieć: 27 lat praktyki. Cóż za problem. Pokora. Bo nie widzimy w tobie współbrata, który jest oburzony, który jest zdegustowany. Raczej to wszystko znosi i kocha ludzi. Ty nie uciekasz od ludzi, ojcze dyrektorze. Chociaż tych poranień trochę masz, ale z wielkim optymizmem i nadzieją patrzysz na każdego człowieka. Tego jako prowincja w różnych rozmowach doświadczam. Za tu trzeba mieć pokory, by to wszystko znieść, nie podnieść do siebie. Za to chcę ci podziękować. Wreszcie młodość. Czym się różnią ludzie młodzi od starszych? Ano starzy ludzie już w pewne rzeczy nie wierzą. Nie wierzą, że coś się da zrobić. Ojcze dyrektorze, ciągle masz w sobie młodość. Tego ci gratuluję. Za tydzień uroczystości z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja odbędą się w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Romana Kotlarza, kapelana radomskiego czerwca 1976 roku i męczennika czasów komunizmu. W sobotę w katedrze w Radomiu sprawowana była msza święta w intencji kapłana. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Po Eucharystii odbyła się pierwsza uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny. Druga ma odbyć się 14 grudnia. Będzie tajna. Ksiądz biskup Henryk Tomasik, biskup radomski, nawiązując w homilii do księdza Romana Kotlarza, podkreślił, że świat potrzebuje dzisiaj świadków Chrystusa. Świadek Chrystusa jest apostołem Zbawiciela. Nie ogranicza się jedynie do praktykowania wiary w zaciszu własnego domu. Odważnie wyznaje swoją wiarę w każdej sytuacji. Takich świadków potrzebuje dzisiaj świat. Są oni potrzebni w zakonach, w seminariach, w parafiach, w parlamencie, w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy i w rodzinach. Dzisiaj także pochylamy się nad historią życia, pracy duszpasterskiej, nad świadectwem i ofiarą życia księdza Romana Kotlarza. Był wierny swojej misji. Ksiądz Roman Kotlarz był jednym z bohaterów protestu robotniczego z 25 czerwca 1976 roku. Kapłan był prześladowany przez służbę bezpieczeństwa i zmarł na skutek brutalnego pobicia przez funkcjonariuszy SB. To były wiadomości w Radiu Maryja. Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie.
zmianie, w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, w domu. Taka ewangelizacja to znaczy głoszenie Chrystusowego orędzia zarówno świadectwem życia, jak i słowem. Taka ewangelizacja nabiera swoistego charakteru i szczególnej skuteczności. Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi. Podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu. Uczyńmy znak Krzyża Świętego, by dzień Pański.